Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym kończymy, składamy ten silnik. Troszeczkę się odcinek odsunął w terminie. No miałem pewnych parę prac, więc odłożyłem na bok ten trochę silnik. Dobra, tyle. Składam. Niestety poradnika nie będę robił, ponieważ się troszeczkę z tym spóźniłem. Nie mam teraz na tyle czasu, żeby to się z tym bawić, z tym składaniem. Więc złożę to szybciej. Kurde, włożę kamerkę na statyw, składam to szybko. Jak będziecie chcieli, no to ewentualnie poradnik się zrobi na silniku od tego Diabolini, można tak powiedzieć, Flexa, no, z tamtego sprzętu, bo jak będę przygotowywał silnik pod turbo. Ups, wygadałem się. No, wpadnie tam turbina, więc chcę dlatego szybko tego MRF-a skończyć i zrobić ten wreszcie turbo projekt i schamować to, sprawdzić jak to będzie. Tam będzie sporo modyfikacji, więc muszę silnik mocno rozebrać, wymyć tak samo w środku i ewentualnie na tamtym silniku zrobimy jakiś poradnik, bo będę miał więcej czasu. Do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej! Żarcik. Lecimy z tematem. Ciekawy przykład. Kupiłem komplet cylinder z tłokiem. Cylinder wygląda tak fajnie, w miarę. Nie mogę się tu zbytnio przyczepić, lecz do tego tłoka. Blokuje się. Strasznie ciasno, tak nie może być. Tak nie może być. Oryginalny z tego silnika. Tylko kurde, nie wiem jak tam z pasownością jest. Pasowałbym wszystko tutaj. Nie wiem czy nie jest deszko za luźne. Kurde, ten tłok jest jajomaty. Nie mam czym tego zmierzyć. Sprawdzimy jak pierścienie tu pasują. Szpara jest. Kurde, no nie mam takiego szczelinomierza, żeby to zmierzyć, czy jest odpowiednia, ale na oko widzę, że jest ok. Nie jest na zero. Tak, to jest to samo. Nie powinno się to zatrzeć. Powiem wam tak. Ja bym założył tego tłoka tutaj. Odpaliłoby to. Chodziłoby to. Ale ile? Te aluminium tutaj na krawędziach od temperatury mogłoby się troszeczkę przytopić. Potem poszłoby na pierścienie, połamałoby pierścienie i silnik mógłby stanąć, więc... Mógłbym to wrzucić na tokarkę i liznąć tego tłoka trochę. Ale wam powiem, że boję się. Czy on nie spuchnie, kurde, tak wam szczerze powiem.
Kurde mele, no. Nie może to być, kurde, wszystko tak ma być. Tu aktyw nie jest za bardzo porysowany, ani znagarowany. Zobaczymy jeszcze, jak pierścienie pasują. Też jest bardzo istotne, żeby też nie były nie wiadomo jak za ciasno, żeby się nie skleiły. Nie, tragedii nie ma. Luzu nie ma i nie są ciasno. Ok, no to, no co, trzeba będzie składać, nie? Dobra, przyspieszamy tempo i składam to wszystko. Głowica rozebrana i widać, co się wydarzyło. Uszczelniacz na zaworze wydechowym wywalony w kosmos. Tutaj zero oporu. Jakby w ogóle uszczelniacza nie było. Zawór sący. Zawór sący jeszcze trzeba. Więc uszczelniacze wymienimy na nowe. Mam, gdzieś leżą. Jest tu troszkę wyklepany ten zawór sący. Ale jeszcze polata na tym. Zrobi drugie tyle. Tu się nie powinno nic wydarzyć. Tak wam szczerze powiem. Jeszcze się zastanowię, muszę się z tym przespać. Może wymienię ten zawór sący. Zamki są jeszcze ok. Tak, jeszcze to jest ok. Na wydechowym to nie wygląda za ok. Tak wam szczerze powiem. No. Na sącym wygląda ok, ale na wydechowym nie wygląda ok. Prawie się zawór odpiął. Te zabezpieczenia będą do wymiany. Widzicie? Dobrze, że ta głowica została rozebrana. I tak bym ją rozebrał, tak czy inaczej. Kurde, ten zawór wydechowy. Zapytam się, ewentualnie wymienię ten zawór wydechowy też na nowy. Kurde, robota znowu się odsunie. Nowe zabezpieczenia zaworów. Też trzeba będzie wymienić. Kurde, muszę zobaczyć, bo może gdzieś mam takie zabezpieczenia. Mam nadzieję, że zobaczycie, jest prawie ścięty na zewnątrz, na wylot. Jak to siedzi na zaworze? Nakładamy zabezpieczenie na zaworze. Czyli prawie się odpiął zawór. Teraz dobre zabezpieczenie. Mam tych zabezpieczeń od Pirona. Ja na to zwracam uwagę i to bardzo. Nowe zabezpieczenie. Gdzie? Delikatny luz, delikatny. Ono się i tak zaciśnie, jak założy się sprężynę i wszystko, więc dociśnie to mocniej, ale jest taki dosłownie minimalny. Praktycznie zostało mięsa pół milimetra. No i by się to wypięło. I byłoby po głowicy. Tak właśnie to jest. I tak dobrze, bo nie ma wałka żadnego ze 40, ani nic takiego. No co, założymy nowe zabezpieczenia. Będzie chodzić, będzie jeździć. Ale tak czy inaczej muszę jeszcze obczaić, kurde, z tym zaworem. Czy go dostanę szybko w ciągu jednego dnia, czy nie. No jak nie dostanę w ciągu jednego dnia, to składam głowicę tak jak jest. To i tak jeszcze pochodzi dość sporo. Ale dla względów takich, żeby kurde spał spokojnie, zobaczę. No jak dostanę, no to wymienię. Wymienię też zawór sący. Bo jest trochę wyklepany. Ja nie będę wam pokazywał. Jest trochę wyklepany po prostu. Dobra, ja tu jeszcze zrobię porównanie sprężyn głównych. Nie wiem, ja to będę musiał ten cały temat obczaić.
Tak wam szczerze powiem. Dobra, kończę ten odcinek. A few moments later. Jak widzicie, silnik już jest złożony. Trochę kitowo właśnie, że ten nalot jest taki kurde przypalony. Zerwać pazurem jest ciężko, a co dopiero będzie domyć. Jest taki nalot, że kurde to trzeba byłoby wytrawić czymś, żeby to rozmokło. Wsadzić ten silnik, utopić trzeba byłoby w czymś, żeby puściło to z tej głowicy. Nowe wszystkie uszczelki, uszczelniacze są dobre, sprawdzałem. A jak będzie jakiś problem z uszczelniaczami, to jeszcze wymienię. Chociaż nie pociło się tu nic przed rozebraniem i raczej się nic nie będzie pocić po, ale to jeszcze sprawdzimy. Co to jest? No praktycznie wszystko przepaczone, dokładnie cały silnik. Co wymagało wymiany, to wymieniłem. Skrzynia biegów jest ok, łożyska były w zarąbistym stanie, więc też zostały stare łożyska. Nic nie szumiało, nic nie miało zbytnio luzu. Jakiegoś większego, więc to pozostawało. Sprzęgło też było w bardzo dobrym stanie, więc zostało. Jak coś mam kupione nowe, ale widziałem, że jest w idealnym stanie, więc zostało sprzęgło stare. Wał nie miał luzu, łożyska na wale były ok. Cylinder ostro porysowany, więc poszedł nowy. Tutaj macie. To jest stary cylinder. Niestety musiałem założyć starego tłoka, bo jak wiecie wcześniej, niestety ten nowy się nie mieścił. O, widzicie, klinuje się. Jest jakiś. O. Tak nie może być. Tak nie może być. To nie będzie chodzić. Chodzić, no odpalić, odpali. Pojeździć, pojeździ, ale ile? No to wiecie. Nie ryzykowałem, więc założyłem stary tłok. To są stare uszczelniacze. Może tragicznie nie wyglądają, ale no nie trzymają. No. Nie trzymają. Więc poszły na wymianę. Talerzyki, podkładki, uszczelki. Ogólnie cały komplet tutaj pod zawory poszedł też nowy. Od innego motoru. To są seryjne zawory. Znaczy, to są seryjne sprężyny, talerzyki i to wszystko, co były w tym silniku. Założyłem od całkowicie innego motorka cały komplecik, bo jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie przez to zużyły się te zamki. Zamki też wpadły nowe, wszystkie cztery zamki nowe, tutaj trzy leżą, cztery są, wszystkie cztery stare. Założyłem wszystkie zamki nowe. Teoretycznie nic mi nie zostało części, więc jest ok, bo nie zostało nic. No, jeszcze zostanie nam zalać go olejem. Łańcuszek w idealnym stanie, zero luzów. Rolkę ktoś wymieniał. Chociaż jest rolka zamiennik, nie oryginalna, ale w idealnym stanie, więc została. Rolki od prowadzące od napinacza i tamta pośrednia też została nowa. Znaczy, te zostały, bo są jak nowe. No nie mam co się doczepić. Zostanie mi jeszcze chłodnicę wyczyścić w środku. Nie wiem jeszcze jak to zrobię. Nie chcę mi się jej rozkręcać. Widzicie, w chłodnicy jest czarno, więc będę musiał chłodnicę przeczyścić jakoś w środku. Chociaż nie uśmiecha mi się jej rozbierać. Chociaż... Chyba ją rozbiorę. Tak wam powiem szczerze.
Widzę pełno czerwonego silikonu. Chyba ją rozbierę. No, jest taka opcja, że ją chyba rozbiorę i wyczyszczę tak po prostu. No. No, co więcej? Tyle, chyba tyle. Nie chcę za bardzo nic więcej gadać. Jeszcze taka opcja, żebym podłączył pompkę i pompką ją przeczyścił w środku. Muszę się zastanowić. Ewentualnie jeszcze zobaczycie może to na tym odcinku. Tutaj co do ramy, no rama, jak mówiłem, jest krzywa, padła nowa, ale o tym tutaj wszystkim wam powiem w następnym odcinku, bo będziemy składać, zajmować się ramą, więc to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że w następnym odcinku już będziemy go palić, próbować przynajmniej, będziemy próbować go odpalać. Filmik jest sporo z opóźnieniem, no niestety nie udało się. Staram się grzebać kiedy mogę i szykujcie się prawdopodobnie, nie wiem jeszcze jak, kiedy, ale prawdopodobnie za niedługo będą wpadać jakieś może live'y tutaj no jak będę robił przy tych motorkach, żebyście coś tam pogadać, pooglądać jak ja tu robię. Ewentualnie będziecie widzieć za kulisami, jak się czasami denerwuje, jak robota nie idzie. No takie no. No internet już jest lepszy, więc mi się wydaje, że będzie ok. A jak nie będzie ok, to nie wiem, co będzie wtedy. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie. Koniecznie łapeczka w górę, hej!